wiecie, co się dzieje w ogóle, jeśli chodzi o waszą organizację. No, Warwick, tych 8 panów z Warwick, co tam robią? Co odwalają? Czy odwalają, to nie wiem. Jeffrey Jackson. Afera McAllanowa, whisky. 11 godzina. On zamiast służyć zborowi, Jehowie, jedzie 20 mil i kupuje whisky McAllan. 20 mil od Warwick. No bo chcemy wam pomóc, tak jak wy chcecie pomóc, tak, nie? Tak jak wy chcecie pomóc tym ludziom ze świata i uwolnić ich do Królestwa Bożego, tak po prostu my, ludzie ze świata, którzy nigdy nie byli w organizacji, chcemy wam jakby też zacząć chodzić po domach i pytać, gdzie mieszkają świadkowie, no, żebyście po prostu byli świadomi, na przykład Jeffrey Jackson, tak, to jest ten... Myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby zacząć chodzić po domach, bo my tu stoimy w innym celu, jesteśmy bardzo przekonani o tym i tak. Stoimy w tym celu, żeby pomóc ludziom poznać Biblię. Jeżeli nie ma pan życzenia, no to myślę, że to nie jest... Nie, ja już poznałem pomysł. Dzięki Świadkom Jehowy, tam kiedyś tam studiowałem. No właśnie, no, ale... jeżeli nie jest pan przekonany, no to oczywiście szanujemy jak najbardziej. I nie ma powodu, żebyśmy rozmawiali i się przekonywali nawzajem. Ale dobrze, ale no na przykład nadal zwierzchnikiem jest ciało kierownicze z Warwick, czy tak nie? Tak jak mówię, dobrze panu wie, pan widzę, że pan siedzi w internecie i ogląda, czy tam czyta, no to to jest pana wiedza. I nie przeszkadza wam, szanujemy. Tak, i nie przeszkadza wam to, że jeden z waszych papieży mówi, że... Nie nazywamy nikogo papieża. No dobrze, czyli ciało kierownicze mówi, że tak, nie jesteśmy jedynym pośrednictwem między Jehową a ludźmi. Tak jak mówię, ja mam na imię Monika, możemy pana imię poznać? Jay. Panie Jay, tak jak mówię, my tu stoimy w konkretnym celu. Jeżeli jest pan przekonany i tak dalej, to szanujemy, jak najbardziej. Jeżeli by pan chciał analizować Biblię, wyszła teraz najnowsza publikacja. Analizujemy na Jod Work na bieżąco. Tak, także dziękujemy. No ja ewentualnie po prostu... Bardzo proszę, tak. Proszę analizować. Tak, a pani oczywiście... tak samo? Pani tak samo uważa? Ty gawalisz paruski. Nie, po polsku. Po polsku, nie, bo widzę... Tak, widzę, tak. Mamy różnych języków. I pani tak samo uważa? Że mimo wszystko, na przykład, no, chcielibyśmy naprawdę, bo jesteście wspaniałymi ludźmi i pełni miłości. I my tak samo. I często na przykład jak się słyszy, że ostracyzm, tak? To jest przykre, bo to jest naprawdę okrutne, żeby... Nie, to jest social media, wie pani, my się organizujemy tak naprawdę, żebyście wy... Korzystacie z naszej strony. Tak. I po prostu my się organizujemy, żeby wam pomagać. No, ale na razie jakby chcielibyśmy zadawać pytania, bo my nie potrzebujemy, dlatego że uważamy, że po prostu Świadkowie Jehowy nie są zarejestrowani oficjalnie jako sekta, natomiast spełniają wszelkie definicje sekty, dokładnie Świadkowie Jehowy. Wy nie możecie skorzystać z YouTube'a, nie możecie zobaczyć, nazywacie wszystkich ostraceńcami. Ale dobrze, pani, ja zadałem teraz pani, tak? Czy tu jest jakieś zwierzchnictwo, czy pani jest jakąś starszą w zborze? Nie, nie mamy. Może młodsza osoba porozmawiać ze mną? Mogę ci zadać pytanie? Co ty myślisz, jeśli na przykład ktoś, ciało kierownicze wydaje to wszystko, prawda? Podobno w latach 80. aż tak nie było, ale to już nieważne. Czy nie uważasz na przykład, że jeśli ciało kierownicze mówi, że... Nie jesteśmy jedynym pośrednictwem między Jehową a... Czy ciało kierownicze tak się wypowiada? Tak, Jeffrey Jackson należy do ciała kierowniczego. No, ja ufam tak samo ciało kierowniczemu jak Jehowie. Jak Jehowie, tak? Ja jestem o tym przekonana. A nie uważa pani, że ktoś, kto stworzył gromadę galaktyk, nie jesteśmy przez milion lat dotrzeć do jakiejś tam... Do jakiejś tam gwiazdy, którą... Galaktyk, miliardy galaktyk. Tak, dokładnie. To czy nie uważacie, panie, że on bezpośrednio do tak dobrej kobiety, do tak dobrych kobiet, do tak dobrych ludzi nie dotrze? Czy tak potężny... W Pisma Świętego mamy, że jedynym pośrednikiem między człowiekiem, a jest Jezus, więc jeżeli chodzi o rozmowę, to... Rozumiem, no chodzi o to, że... Mam pytanie, czy pan nas nagrywa? Tak. To nie, że ty nas sobie nagrywasz.
zachowania. Nie, nie, my to... Udostępnianie nie ma problemu. Bardzo dziękujemy za... Nie ma problemu. Używamy tego właśnie do tego, żeby się szkolić, żeby chodzić, żeby... Na razie to się to wszystko startuje. Chcemy naprawdę wam pomóc i powiedzieć, że... Proszę, że bez zgody nie można nagrywać. Tak, wiem, dokładnie. Więc poproszę o zatrzymanie. Natomiast jeśli jest tak potężny Bóg, który stworzył to wszystko, czy potrzebuje pośrednika, jak ciało kierownicze, żeby to, do pani dotrzeć? Do pani dobrego serduszka? Tak, pani myśli. Dziękuję. Dziękuję, miłego dnia. Trzymajcie się. Więcej się uśmiechajcie, panie. Dzięki, do widzenia. Tak to rozmowa wygląda z naszymi siostrami. Niestety ta starsza pani, która... Siostra. Musiałem się przez chwilę zaprogramować na typowego światusa, że nie mam pojęcia, ale czasami to nie wychodzi. No ale sami widzicie, no. Kanał się będzie rozwijał. Będziemy robić wszystko, żeby im pomóc. Ze słonecznej Łodzi pozdrawia Świadek Jehowy. Uśmiechajmy się więcej, bo żyjąc w UK, patrząc na to, co w tym naszym pięknym kraju, wspaniałym naprawdę, to widzę, że tak mało ludzi się uśmiecha do siebie. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Kocham was. Trzymajcie się. Pa, pa.